byłego prezydenta Kaczyńskiego zajęła się prokuratura. To przestępstwo, mówił w Sygnałach Dnia poseł Gosiewski. Wrocławska prokuratura przesłuchuje administratora faszystowskiej strony internetowej Krew i Honor. Policja chce jego aresztowania. Londyn oddaje hołd ofiarom zeszłorocznych zamachów. Dokładnie rok temu w serii eksplozji zginęły 52 osoby, w tym 3 Polki. Kandydat prawicy Felipe Calderon, zwycięzcą wyborów prezydenckich w Meksyku, okazał się lepszy od rywala zaledwie o ułamek punktu procentowego. Jedynka. Polskie Radio. Wiadomości jedynki. Ostatni weekend był rekordowy pod względem liczby zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu. W całej Polsce funkcjonariusze złapali blisko 2,5 tysiąca nietrzeźwych kierowców. Używana przez czeczeńskich rebeliantów strona internetowa kafka.com potwierdziła wiadomość o śmierci Szamila Basajewa. Według przytoczonej tam wypowiedzi przedstawiciela rebelianckiego czeczeńskiego parlamentu Abu Umara oraz trzej jego towarzysze broni zginęli w rezultacie przypadkowej eksplozji ciężarówki z materiałem wybuchowym. Prosty ludzie ze wsi, co mi się zdaje, że czasami mają lepiej w głowie, jak tacy, co na przykład są aktorami. Ja uważam, że za aktorkę no to jest proste życie, no takie troszkę za bardzo takie no wesołe. Ja tam myślę lepiej, żeby pracować z pracy rąk, a nie tak na przykład takie sobie. Takie co jest dlatego, co na przykład nie ma dzieci, nie ma takie, co jest sam kawaler czy panna, no to, to jest takie raczej inne. Hej! Sprawy powinny rozumieć słowa, a nie tak. Za komuny to pan napisał podanie gdzieś, czy coś, nie? Czy umorzyli, czy pokierowali, gdzie się trzeba udać, a teraz to nie ma nic. Wałęsa jak zabiro, jak dzielił tą emeryturą, nie? To miał zabrać tym bogatym. Tym, co mieli dużo, nie? Pamięta do pan chyba, nie? No. To mi wziął 500 zł, a później mi dał 100. I bym miał teraz 1000 zł, a tak to mu musi im szedł. I tam ze śrubokrętem, kurwa, tam mnie na prezydenta wybrali, nie? A pan go nie wybierał? Nie. No, niby może tam głosowałem na niego, bo chciał obiecać po 1000 zł każdemu, nie? Chyba 100 tysięcy, nie pamiętam, bo to było na stare pieniądze. Chyba po 100 tysięcy obiecał. Nie, wie pan, wie. Pan Wałęsa nie rządził, tylko chyba nim ktoś rządził, nie? Jeszcze w kryminale też siedziałem. Za co? Za komuny. Za prawdę. Za co? Za prawdę. Co pan zrobił? Nie ukradłem, a powiedzieli, że ukradłem. Nie wie pan, jak za komuny było? Patyka znaleźli na podwórku, czy butelkę z bimbru, to już trzeba było siedzieć. O! Sprawiedliwość idzie chyba. Tam jeść to już umrze niedługo. No na pewno, ale kiedyś to się skończy. Czy ja też nie będę mieszkał, panie, tutaj zimą, czym dojadę do asfaltu? No nie ma czym. Samochód, śnieg będzie taki, to się dojedzie. Ciągnikiem to się nie dojedzie, nie? A wójtowo w ręce powiedziała, żebyśmy się wyprowadzili bliżej asfaltu, bo po co nam taki
Po co tak się człowiek budował tak daleko od asfaltu? Nie budować się tam, gdzie się ma ziemię, tylko tam, gdzie asfalt no, jest. Bliżej drogi. To ciekawe podejście. A co pan ma z tą swoją ziemią zrobić, jak jest tutaj akurat? Nie, przenieść chyba tam. Pani wójtowa, jak będzie chciała być teraz wójtową, to będzie mówić, że będzie droga. A jak później już się dostanie do koryta, to już drogi nie będzie. Takie życie. Jak wszędzie. Jak w Sejmie, nie? No to co, może by się pani na wójtową nadawała? Trzeba mieć szkołę. Nie, tam, to nie w moim typie. Ja uważam, że najlepiej to jest tak w gospodarce, kruzakrówkami sobie chodzić, trochę biznesu pilnować, męża troszkę tak, no, czasami przytulać, żeby go inna nie porwała. A ma pani męża? No, i dwoje dzieci. No, dobry. Nie jest taki zły. Pieszczoch niesamowity. Tata jeździ czasami? Tata nie, tata tylko je wyprowadza, no i sobie tam jedzą. Tata nawet się czasami, no jedno nieporozumienie było, że kłóci się, no bo lubi te konie, no i nie przeda. No jak ja lubię kotki, je nie chcę dać, no komuś. Te małe i żabcie, tego kotka dużego, no to ja też nie chcę ich dać, więc. To jest tak, no, jakby to były jego dzieci, no. Te konie? Mhm. Nasz też kocha. A twojego? No co? Ty, no co? Kładasz? No właśnie, to są. Czego wrócić? UNESCO zajmie się propozycją zmiany oficjalnej nazwy hitlerowskiego obozu Auschwitz. Pomysł zgłosił polski rząd i poparło go wiele zagranicznych organizacji, między innymi Izraelski Instytut Yad Vashem. W
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 10 lipca 2006 roku desygnuje pana Jarosława Kaczyńskiego na prezesa Rady Ministrów. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Panowie marszałkowie, panie premierze, panie prezesie, panie, panowie ministrowie, szanowni państwo, dochodzi dziś do zmiany gabinetu. Obóz polityczny, który od zeszłego roku sprawuje w Polsce władzę, ma jeden cel główny. Przebudowę Rzeczpospolitej, właśnie uczynienie jej lepszej. Tego dzieła podjął się przed ponad 8 miesiącami gabinet Kazimierza Marcinkiewicza. Jestem najświętsze przekonany, że dzieło to będzie z dużą energią kontynuowane. Zapytać, na jakim tym filmie? Teraz. Źle ususzone, lutek zapleśniałego jest dużo. A co, 62? Tak. Zapleśniałego dużo, bo wszystko przebierała. Wszystko przebierała. Przyjechała za 4 dni do piramidzego, musiała wszystko przebrać. Tyle wyszło. Takie widzisz sprawy są. No i ile było? Tam ma 62 kilo, tam jest napisane na kartce. Ale tyle jak zawieżone było na miejscu? Ano Bożole tutaj było? One włożyły u siebie dopiero to. Przecież ja u siebie nie włożyłem tego, tylko po prostu na samochód. Kartkę masz.
Tyle, taką kartkę, tą kartkę mi przywieźła, te pieniądze mi zapłaciła, bo tam już cenę podano po ile i tego. Przecież u siebie nie ważyłeś nic. Wszystkie niewzięte? Nie ważyłeś u siebie nic. No, tam mniej więcej tego, to nie w worku, no to 7 kilo, 7 trochę lepiej. Ile, a ile worków było? 18, 17. Lucek, no nie wierzę, jak ci kupisz, żeby nie oglądał. Muszę no to dać. Przecież on potem tego nie sprzeda nikomu, bo mu cofną. No to chodzi, co on ona, ta, trafi, co jak skupuje, to ona musi wiedzieć, co skupuje, bo przyjedzie, bo się cofną. To ba, to ona by nakupiła mokrego, mokrych żół i zapreśnieje wszystko. Na zachód słońca przyjechał do mnie. No ja mówię, Jacek, no to dzisiaj to jest daj spokój. Dzisiaj musimy, bo w poniedziałek, jutro przyjeżdża facet, co potrzebuje i musimy dzisiaj jechać. I mówi, jak padniemy tyle, jak jeszcze Wacek z nami pojedzie, no, mówi, to nas będzie, to przeniesiemy przez pilnicę, bo mi woda, bo ja mówię, woda to jest płytka na pewno, no. Tylko dziadek tylko miał stratę, bo się kurczę nasuszył. I teraz jeszcze, nie? No, no ale to ci mówię, no to Litka to, co my dowieźli, to zapłaciła. Bo... Nie, bo to jest taka sprawa, że jeżeli przychodzicie po kruszynę, to się przychodzi z wieczorem tak, żeby było widno. Nie po cichu. Ja nie... No bo przychodzi się po trzeźwemu, nie po pijanemu. Tamte były pijane i już. Trzy worki i tak mi się zamoczały. Każdemu jednemu. Każdemu jednemu. Tylko, a Jacek się przewrócił. Jacek? Chłopcy narobi na kuchło, szybko nie chodzi, jest pijący, tak nawet nie drogi. 14 worków nie było, to one połowę potopiły. To które auto w końcu pana? A nie wiem. Tamto! To czemu pan to myje? No bo trzeba ładnie do kościoła jechać, nie? Mój siostrzeniczy mąż pojechał do Anglii i zostawił samochód, żeby nim jeździć. I co, i ten ładniejszy? No. I przyjedzie za 2 miesiące, to... Będę musiał tam jeździć. A na co dzień pan go nie używa? Na co dzień to jeżdżę tamtym do pracy. Czemu mu jechać? Nie szybko jedziemy, a nie? Już niedzielę będę miał, a nie? Tak na południe do kościoła i nie darmię. No to już się szybko jedź to. Ja to porządzą. I wcale nie pójdziesz? Wcale nie pójdę. Jest. Ale co, nie jedzie pan? No tak pojem, ubrany. No to jak z tą wiarą jest? Do kościoła, nie tylko co drugą niedzielę, czy ja? No w Boga trzeba wierzyć, ale w księdza to bardzo nie.
to jest za pieniądze u nas, nie? Pani to nic nie powie, bo patrzeć na nich nie mogę. Idę do kościoła, tylko do kościoła, ale nie do księdza. Bo jak poszłam, jak mnie syna zabiły w Łodzi, to wcale nie... Powiedział tyle, że aż z tym tfiałam. A to przecież wyskoczyło, że nie było przyszykowane na pogrzeb. A tu trzeba pożyczyć i mu dać. Nie będę miał pożyczyć, będę że ci poczekał. A dostanie z pieniędzy, a potem pożyczyć. Czemu nie pożyczać, tylko poczekać, jak dostanie. Zamknij na te, o! Albo bramę muszę być
Wimce i świeże kwiaty pod powstańczymi barykadami na powstańczych mogiłach. Płoną tam również znicze. Od kilku godzin w stolicy trwają obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Mieszkańcy stolicy, kombatanci i członkowie władz Warszawy oddali hołd żołnierzom Armii Krajowej pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego. O 17 w godzinę W w Warszawie oraz innych miastach kraju zawyją syreny. Na minutę zostanie wstrzymany ruch uliczny. Oddamy hołd poległym bohaterom. Ubierz się, obuzie! Nie wiem, czy ona się ubierze, bo ona jest taka niegrzeczna. Weź, no to na powiedz, niech się ubierze. Słyszysz? Ty, twoja córcia, niech się ubierze. To pani ma też teraz urlop, tak? Taki trochę przymusowy. Teraz jest troszkę taki, postój. Ale myślę, że już od stycznia ruszę, że do pracy pójdę. I Kasiora będzie 10 co miesiąc na koncie i wtedy już. No nie? Otworzyła sobie pani konto. No to nie, co będę czekać na inne konto? Pierwszą wypłatę dałam na tego mojego męża konto, a teraz sobie założyłam swoje konto. Może było bliżej, co tam będę. Ja mi tam konto zabrało 10 zł, to tu mi zabierze niecałe 5, no to jeszcze co? 5 zł już jest na co inne. Nie chodzi o to, no ale... Każdy powinien mieć swoje, nie? Tak myślę, albo wspólne. Ale... Mówiły jaskółki, że niedobre spółki. Chodź kocie, dalej najlepszy. Kacur przyjdzie w nocy, pomruczy i ucieknie. No. Widziałaś jeszcze piły. Muszę nie ruszać, to krowa mi się boi, nie widzisz? O kurde, za mnie wziąłeś. No. To stroch niech się wóz połomie. No. Patrzcie do mnie. Skumaluj. Spać to kurwa, teraz to... Wczoraj o 12 to już się wyspałem. Nie jest niepotrzebne, a też się budzę w pół do piątej, nie? Kurwa, to ja i tyle lat już nie robię, pijer, oni bo czwartej się budzę. A no właśnie. Ile? Więcej jak 10 lat jak nie robię, nie? Ile? Więcej jak 10 lat jak nie robię. Nie wiem, co się zrobi. 14 lat. W 92 roku, nie? To już tak zostanie, będzie się budził cały czas. Czwarta to nie ma co, to już się obudzę i... Bo za tym to chociaż widno, nie? No. Roka będziemy się oglądać chyba. I żywą się waży, i zabitą, zależy jak kto chce, nie? A jest tu gdzie kładziemy? Tu! Gdzie on jest, Jędrek? Jak jest mało, to żywą się waży. A jak jest dużo, to co zabić, dopiero zmarzyć. No. Na boku to stopka i wyjechać tam. Ready, to minę.
Zważyć na tym? Zabić i zważyć na tym, nie? No i zważy się, no i zważy tak, się. A tak nie spamie, jak tak będziemy nie... Ale to się to wytrzyma, to nie pęknie? To jest dymowe. A jak dom, to tak, no to dobrze. Tylko tak to goźle mogą wyjść. A nie, no to na tą stronę. No i dobra. To już, wytoruj to. No. Pan już będzie co sam robił już kiełbasę. Już się nauczył przy mnie. Nikt, jeszcze mi nikt nie przyniósł, jak zrobiłem. Tak, jeszcze reklamacji nie było. A ja nie sprzedaję, tylko dla siebie robię. Pomodę. O, dobra? Dobra, na pewno dobra. O, to nie. To nie. Idź no tam i mówią za nogę. Aha, wcale się nie... Wcale nie, to zaraz wsiadam i jadę z powrotem do roboty. To jedź już, bo się za maskę. Tak jest, jedź na wszyscy. Tak, Andrzej, lepiej żebyś go przeplut. Daj to młode, wybiegać to! My kurwa nosy tak będziemy emerytów dobić. Młode to kurwa do prawca, rabcia tam do góry. Stawiam do przodu. Nie, to już dobrze, to już chyba dnia 190, nie? Nie. Szykować drzwiczki i woda. Tu tam to klucze. Bo za tym tutaj to będzie. No. Podsumka za. O, się będzie trochę. Zatknij to tu, bo to ostatni prawo. O. Dobra. Nie wiem na czym stanąć. Taką deskę mi przykryta za sam. Gazetę. Gazetę. Rągę jakiego, ja nie deskę. I Józek, tu trzeba przestrzelić jakąś szacheczkę. Dobra, tam trochę to może być. Powiada całkiem kija może przełożyć, bo ja jestem niepewny na tym żelazie. Ja muszę wyjść. Nie wyjdzie się, ale szacheczka. Kurwa, na miniu kto łobnie tego. A jak się śpie każdemu z pierwszych, no to co? Skrotką. Józek ciąg. O! Wolno. Pięknie. Już dobra. Podelka trochę tylko. Już dobra. Nosa, żeby się... Odstawiać to tu. Zrobię jeszcze rozmów, kurwa. Dobra, dobra, to tu się w łopatę się weźmie i trochę pogrzebać już. Gdzie to? Andrzej, to będziesz ją zakopywał? No. Nie, nie, a co będziesz miał? Nie, no. Miło na ten. Jeszcze wody poleją, nie? A nie musz!
Są ludzie i dobrzy. Są dobrzy to jest ludzie. I tak, że jeden do drugiego, jakby tam coś widział, to on idzie i tam, no i doredzi, i pomoże i wszystko, no są ludzie. Ja nie mogę na to powiedzieć, no bo tak, żeby tam ktoś taki był podły, nie ma takich ludzi. A niego ta koszycka była. To on dla kogoś, on ale na siebie. A ile wziął, to tylko tyle, ile w tych papierach tu było pisane, za to tyle jest do wpłaty, tyle tam. To się ta synowa jeszcze czytała, jeden papier przysły, to było 2400 coś złotych do wpłacenia do Krakowa. Później, ale to co tydzień w tygodniu, 2-3 razy przychodziło to. Na teroj przestało, bo tu się Bożena i zaczyna wyzywać. Ja już to mówiłam, no musiała trochę upłacić, skoro troj nie przychodzi. To było tragiczne wtedy. Ja mówię, to sobie nie wyjdzie, mówię, dziadu, a gdzie z komu brał, no i co dobrego zrobiłeś? Do siebie to później już wychodzi źle. Satelita, który zmierza w kierunku Ziemi, niesie ze sobą ponad 400 kg paliwa, które może być niebezpieczne dla ludzi. Amerykanie chcą przy pomocy rakiety zmienić tor lotu satelity tak, by jego szczątki spadły do oceanu. W przypadku niepowodzenia operacji może zaistnieć prawdopodobieństwo, że satelita spadnie na Polskę. Od poniedziałku ze względów bezpieczeństwa nasze siły zbrojne podwyższą stan gotowości. Jak się to stało? No, klocuszek spadł. Paluszek pękł i koniec. No. Ale jak jeszcze trochę tego się jeszcze w miesiąc nie jeździ, tam przejdzie na pewno. Wiem tylko, że zabił go samochód i koniec. Tych nie przysłuchali, tych łebków, co były razem. Jak świadku.
nie wierzę w żadną sprawiedliwość. Jaką jest sprawiedliwość? No nie? Wręcz nie. No, a za lasem jest sprawiedliwość. A, na cmentarzu. Był pan tam, jakby byli wręcznie, nie? Kiedyś tak była. Kiedy, panie Józefie? Za komuny była lepsza sprawiedliwość jak teraz. To po co to wszystko było? Nie wiem. Czy do nich w radiu mówili takie głupoty jak teraz na prezydenta, na różnych ludzi, nie? Za komuny by tak mówili i śmiali się jak tym z Sybieru 11. To już by przyjechali zamkli i tyle. Wieźli by na białe niedzielę sami. To narzekają każdy na... Mówi otwarcie w oczy, że ten jest głupi, ten głupi. Takie dziadostwo się teraz robiło. Demokracja nasza tak doszła. Kto miał plecy, to i ma plecy. I kiedy taj ślub? Że mi tak. Czy nie możecie ustalić, gdzie będziecie mieszkać? Jak to jest? No jak ona nie chce tu, ja nie chcę tam. Już, że mieszkamy osobno. Przyłoży tydzień siedzi, jak będzie się wędrować, to się odwozi. Później jedzie za tydzień. Ale to tak nowocześnie teraz no, bardzo. No, wszyscy tak mieszkają. Ksiądz 1000 zł, wesele żeby zrobić, trzeba mieć 10 000. Nie wiem, czy starczy, na samą wódkę. Jak ty nie wiadomo, co u nas tym dziadostwem państwie będzie. Dzisiaj robię, a jutro nie będę robił, bo nie będzie roboty. I co? Nakazanie, że ogołocili mu konto. Bankowi będzie sprawę zakładał, żeby mu zwrócili. I kogo podejrzewa ksiądz? No, że bank mu opróżnił. No kogo? Nikt mu nie ukradł, tylko bank ukradł. No i co parafianie na to? Parafianie to myślą, że w karty przegrał. A co on taki? Lubi se pograć? Który ksiądz nie lubi? Każdy jeden. Zjeżdżają się, mają taką łagiernię i grają karty. Co ty tak pracujesz? No, przepuść mnie. No, ty tak się właziło, jak śpiewa, nie? No. Żeby był lepszy i być lepsze. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej daje życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo, które będziemy spożywać na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie na pustkowiu. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło, obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław to mięso, wędliny, wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia. Oh!
Z roweru spadł i mózg na asfalcie się znalazł, nie? I pięciu ich było i czterech jeszcze, i żaden nic nie widział. Ani nie przesłuchiwany, ani nic nie wiem, jak to jest. Czy jakoś policja powinna przesłuchać tych świadków, nie? To powie panu, jak widział? Może się boją. Po mojemu to od tego jest policja, prokurator, żeby to jakoś wyjaśnić, nie? I do tej pory nic nie wiadomo. No nic. Powinni przesłuchać zaro tych, co były razem, nie? I nikt z nich nie był przesłuchiwany? Nie. Jak pan se to tłumaczy? Może tak musi być teraz. Ile miał lat? 23. Ile pan ma wnuczków? Już ani jednego. Jeszcze trzy wnuczki mam, a wnuczka już nie mam. Tak wszystko kurczę biegiem lekko.
Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Dobrze. No co, ale nic. To nie po to, to nie musi być. Tam już nie będzie miejsca, ale... O. A nie odpakujcie. To chcę położyć kładę na bokę. To jest to drugie moje. No która tam będzie nosić te kobiety? Gdzie są te salterki, Gosia? Chciałaś papierki? Tam jest Nie, trenę miałaś trochę, czy nie? Miałam, no ale na szczęście udało się. Udało się. Matuszek, przyjdź, panie widele, to już bliżej. Tato, wychłem, wychłem na wód i... Dbają wnusie o dziadka? Proszę, dbają. Surówkę dziadek, czy ten, no, czy buraczki? Siedzę się pan w kościele pytał. Dwadzieścia lat temu, 6 lutego 1989 roku, rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu. Polski reżim Jaruzelskiego postanowił podzielić się władzą z opozycją. Niektórzy uznali to za koniec komunizmu w Polsce. Od tamtego czasu wybudowano 400 km autostrad i powstało wiele niewytłumaczalnych fortun. Pan Józef od 2 lat nie może się doczekać, aż policja choćby przesłucha świadków wypadku, w którym poniósł śmierć jego wnuczek. Jedynka. Polskie Radio. Kraju ze świata wiadomości jedynki. Teraz to nawet, teraz to chociaż Hitler by przyszedł, to 5 lat, też nie wiem, czy bym poradził, nie? To Hitler? No. Też za 5 lat by nie w porządku nie zrobił. Zobaczymy się, że on porządek robił? A co? Matko Boska. Ale rządził i było dobrze. I Polaki się lubili. Ale jeszcze z jagodami. 3,50 i takie ze 3,50. To poproszę to ciasto. To nie słodycze w mięsie. Nie, tam sażało. Jeden piach, tak jeden, cały czas. No, po jednym jagodniku sobie zjemy. No, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Proswo królowej Saby. Straszna burza nastąpi na ziemi. Całą kulę obejmie też deszcz. Deszcz ognisty, okrutne pioruny, ziemia cała zatrzęsie się też. Bóg doświadczy tą karą też nas. Człowiek uzna, że światem Bóg rządzi. Walka duchów odbędzie się też. Diabła zwiąże na wieki sam Bóg. No i to już koniec. Drogi Panie Józefie, pragnę Panu podziękować za udział w filmie i za szczerość. Wiem, że niektórzy mogą Pana krytykować za tę wypowiedź o Hitlerze, ale to tylko dlatego, że nie chcą zrozumieć człowieka, który stracił wiarę w sprawiedliwość.
Krytyka być może należy się tym, którzy doprowadzają ludzi do takiej desperacji.